Konfederacja ekspresowo złożyła dwa projekty ustaw w nowym Sejmie. Dotyczą realizacji głównych obietnic przedwyborczych Platformy Obywatelskiej i Trzeciej Drogi. Procedowanie projektów będzie testem na wiarygodność partii aspirujących do rządzenia w Polsce. Podwyższenie kwoty wolnej od podatku było jednym ze sztandarowych postulatów Platformy Obywatelskiej przed wyborami. Każdy, kto zarabia do 6 tysięcy złotych, nie będzie już płacił podatku dochodowego. Podwyższenie kwoty wolnej nie znalazło się w umowie koalicyjnej partii, które aspirują do rządzenia, mówi Marcin Kierwiński, sekretarz generalny PO. To będzie wymagało ucierania stanowisk, to będzie wymagało ustalenia tego jednego wspólnego rozwiązania, ale jesteśmy na to gotowi, żeby przekonywać naszych partnerów i tak będziemy chcieli zwiększyć kwotę wolną od podatku. Realizację przedwyborczych obietnic Platformy Obywatelskiej chce ułatwić Konfederacja, która złożyła projekt ustawy w sprawie podniesienia kwoty wolnej od podatku do 60 tysięcy. Partia przygotowała też drugi projekt w sprawie dobrowolnej składki ZUS dla przedsiębiorców. To z kolei postulat Trzeciej Drogi, mówi poseł Stanisław Tyszka. Żeby ludzie pracy, których Konfederacja reprezentuje, czy to pracownicy, czy to przedsiębiorcy, nie byli w dalszym stopniu tak kupieni, jak są wysokimi, skomplikowanymi podatkami. W projekcie Konfederacji dotyczącym kwoty wolnej od podatku pojawił się błąd. Autorzy pomylili kwotę wolną z kwotą zmniejszającą podatek. To by oznaczało zysk dla podatnika na poziomie nawet 166 tysięcy złotych. Wejście w życie zmiany kosztowałoby budżet państwa 35 miliardów złotych. Rzecznik Konfederacji Anna Bryłka przyznaje się do błędu. Jest prawdą, że w projekcie wkradł się błąd. My ten błąd wyłapaliśmy, od razu złożyliśmy autopoprawkę. Ta autopoprawka jest dostępna na stronie Sejmu. Konfederacja od dawna kreuje się jako partia reprezentująca przedsiębiorców i zabiegająca o ich interesy. Jeden z liderów, Sławomir Mentzen, tworzy wizerunek eksperta od podatków. Pomimo błędu, Konfederacja chciała szybko wejść do gry w nowej układance politycznej, analizuje profesor Mieczysław Ryba. Chcą zamanifestować i sprawdzić Platformę, czy Koalicję Obywatelską i inne partie tworzącej się koalicji, czy będą realizować swój program. Zgodnie z obietnicą nowego marszałka Sejmu, Szymona Hołowni. Z gabinetu marszałka z hukiem wyjedzie zamrażarka. Wszystkie projekty złożone do laski marszałkowskiej będą procedowane. Głosowanie projektów Konfederacji będzie testem wiarygodności dla Platformy Obywatelskiej oraz Trzeciej Drogi. Rząd Zjednoczonej Prawicy zdążył podnieść kwotę wolną od podatku z 8 do 30 tysięcy złotych. Wtedy opozycja protestowała, że zmiana zagraża stabilności budżetów samorządów. Platforma Obywatelska wciąż nie przedstawiła pomysłu, z czego sfinansuje swoją sztandarową propozycję. Jeśli będziemy zmniejszać te podatki, zmniejszą się też dochody państwa, a zatem pytanie, czy nowy rząd będzie w stanie realizować wszystkie swoje wydatki. Analizuje ekonomista Adam Zabor. Eksperci szacują, że rekompensaty dla samorządów po wprowadzeniu nowej kwoty wolnej wyniosłyby około 15 miliardów złotych rocznie.